Pierwsze spotkanie z księdzem proboszczem z miejscowości Wicina. Może nam się ksiądz przedstawi? Ksiądz magister Jan Krawczyk, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wicinie. Jak długo ksiądz już jest księdzem? 25 maja 1991 roku z rąk Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Józefa Michalika otrzymałem w katedrze gorzowskiej święcenia kapłańskie, a więc jestem kapłanem już ponad 16 lat. To znaczy, że ksiądz kończył, jakby to powiedzieć, seminarium w Paradyżu czy w innych miejscowości? To znaczy, ukończyłem seminarium, tak, wyższe seminarium duchowne w Gościkowie Paradyżu. Później obroniłem pracę magisterską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak to pantofelkowe wieści niosą, ksiądz bardzo dobrze zna dyrektora szkoły z Wiciny. Czy to prawda? Oczywiście jest bardzo dobra współpraca między szkołą a parafią. A chyba dlatego, że pochodzicie z jednej miejscowości, czy dobrze mówię? To znaczy, praktycznie dużo nas łączy. Nasza taka mała ojczyzna to jest Nowa Sól, ponieważ jesteśmy absolwentami liceum ogólnokształcącego w Nowej Soli. Czy to jest pierwsza parafia proboszcza tutaj, czy to pierwsza parafia jako administrator, jako proboszcz parafii? No właśnie, kościół jest bardzo piękny, duży, na wzniesieniu. No, wymaga już pewnych zabiegów, na pewno kosmetycznych. Plebania również chyba też nie, no bo jednak to już troszkę wiekowe jest. Rzucono, jakbym to powiedział, księdza na głęboką wodę. Pierwsza parafia, chyba dużo zobowiązań. Jak się księdzu pracuje w tej nowej parafii? Trzeba przyznać, że jestem dopiero 3 miesiące w parafii, ale spotkałem się z bardzo wielką życzliwością parafian i odbyłem szereg spotkań dotyczących też i prac, tak jak pan powiedział, remontowych odnośnie kościoła parafialnego, kościoła filialnego w Tucholi Żarskiej. Odbyłem spotkania z Radą Kościoła w Zabłociu i nakreśliliśmy sobie jakieś plany na przyszłość, abyśmy też starali się upiększać te pomniki dla Pana Boga, jakimi są kościoły. Czy wcześniejsza parafia, na której ksiądz przybywał, przepraszam, nie spytałem się właśnie, skąd ksiądz przyszedł do parafii w Wicinie? Przyszedłem z parafii świętego Jana Chrzciciela. Pracowałem jako ksiądz wikariusz w Łagowie Lubuskim. Piękna miejscowość, dużo turystów, Lubuski, tak. Jest to inny klimat, aniżeli tutaj chyba, tak? No, tutaj jest więcej rolników, aniżeli turystów, zmiana w ogóle otoczenia. Ale posługa została ta sama. Tak, ale czy zmiana wpłynęła jakoś no motywująco? Jak to jest? Myślę, że tak. Na pewno w pewnym okresie człowiek już zbierał te doświadczenia kapłańskie, duszpasterskie, no i teraz chce przelać to na swoją właśnie parafię. Jako wikariusz pracowałem w szereg parafiach i podpatrywałem starszych kapłanów, uczyłem się doświadczenia. No i teraz chciałbym to, co najlepsze, właśnie jakoś zrealizować w tej parafii. A proszę księdza, troszkę jakieś zakłócenia nastąpiły, nieważne. Proszę księdza, młodzież, przyszłość narodu. Jaka tu jest młodzież tej parafii? Z tego, co mogłem już zaobserwować, to myślę, że jest potencjał dobra w młodzieży. Tym bardziej, że
w naszej parafii, działa Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, spotykamy się regularnie, chcemy coś uczynić dobrego na rzecz tego społeczeństwa. Była też już taka mała impreza dla dzieci, dla młodzieży, właśnie związana z patronem młodzieży, ze świętym Stanisławem Kostką. Dzięki też współorganizatorowi Szkole Podstawowej w Wicinie zorganizowaliśmy... No właśnie, chwalił się dyrektor szkoły, że coś takiego się odbyło. I to była bardzo udana impreza. A jak ta młodzież w tej chwili przyjęła księdza w każdej miejscowości, bo w każdej miejscowości jest inna. To znaczy, chodzi o tą średniowiekową. Nie, no jakoś tak jest, że na przykład teraz była klasa pierwsza, która ma tylko 9 dziewczynek. Przerażająca, nie jednego chłopaka. No jest nadzieja w tej chwili taka, że ma być założone przedszkole, bo trochę tych dzieci przybyło. Ta młodzież w tej chwili, która jest, ona jest do ukształtowania, czy przyczynia się do czynnego udziału w liturgiach? Tak. Jest naprawdę, trzeba zauważyć, że dzieci, młodzież garną się i chcą zaakcentować, że też są w kościele, chcą wspólnie się modlić, śpiewać na chwałę Bożą i jestem otwarty i z tego, co zaobserwowałem, rzeczywiście dzieci się garną do kościoła i chcą no właśnie, coś uczynić dobrego. Są to miejscowości, gdzie osiedliły się rodziny z kresów, bym powiedział, wschodnich, koło Lwowa, nie tylko. I te tradycje tam były bardzo mocno pielęgnowane i one również zostały przekazane i tej młodzieży, no już jest to chyba 3. pokolenie. Teraz mamy piękny miesiąc, październik, różaniec święty. Czy ta młodzież uczestniczy? Tak, rzeczywiście. Październik jest miesiącem poświęconym Matce Najświętszej, modlitwie różańcowej i w naszej parafii, w parafii Wicina, w każdym kościele odbywają się nabożeństwa różańcowe. Mamy 4 kościoły, w których codziennie dzieci, młodzież, dorośli spotykają się i odmawiają tą modlitwę. Biorą czynny udział. Biorą czynny udział poprzez odmawianie modlitw, poprzez prowadzenie śpiew. A w szkole religia, i czy 100% dzieci bierze udział w tym, czy to jest jakiś też, no może, problem? Jak to wygląda w szkole w Wicinie? Mam możliwość też właśnie też spotykania się z dziećmi nie tylko w kościele, ale też w szkole, ponieważ jestem katechetą, nauczycielem religii i rzeczywiście dzieci są bardzo otwarte na te prawdy naszej wiary i 100% rzeczywiście dzieci uczestniczy w lekcjach religii. Są grzeczne? Bardzo grzeczne. Nie będę więcej księdza męczył, bo to jednak niedługo idziemy na różaniec idziemy na różaniec, przepraszam, znowu jakieś zakłócenia. Widocznie gdzieś w pobliżu coś mocnego działa, może jakaś stacja nadawcza. Ale kończąc, ślicznie dziękuję za wywiad. Mam nadzieję, że spotkamy się znowu w jakiejś korzystniejszej sytuacji. Niedługo święta będą Bożego Narodzenia, na pewno jakieś się pokażą. Jasełka, coś w tym rodzaju. Czy mogę się już prosić? Proszę bardzo i dziękuję bardzo za wywiad i zapraszamy bardzo serdecznie do parafii Wicina. Dziękuję, Bóg zapłać. Bóg zapłać.
Tygodniu misyjnym chcemy dzisiaj w sposób szczególny